Z pewnością pamiętacie, jak wielokrotnie do Pana Jezusa przychodzili różni ludzie z pytaniami. I bardzo często Pan Jezus, kiedy oni zadawali te pytania z różną motywacją, niekoniecznie szukając odpowiedzi, czasami próbując Go przyłapać na czymś, czy zapędzić Jego w jakiś kozi róg, Pan Jezus zadawał im to ważne pytanie. Co jest napisane? Jak czytasz? Jak czytasz? I niezwykle ważne jest, abyśmy, czytając Słowo Boże, czytali w taki sposób, żeby nam to przyniosło korzyść. Abyśmy, czytając Słowo Boże, nie byli ludźmi, którzy po prostu znają jakieś fakty z Biblii. Nie byli ludźmi, którzy posiadają jakieś tylko informacje, ale byśmy, czytając to Słowo, mogli odnieść je do naszego życia, do tych pytań, które rodzą się w naszych sercach, w różnych życiowych sytuacjach, abyśmy to Słowo, które czytamy, umieli zastosować w naszych codziennych krokach, żeby ono rzeczywiście było tą lampą na naszej drodze, żeby nie było to tylko jakieś takie poznawanie i pamiętanie historii, nauk, prawd, ale by to Słowo rzeczywiście skutecznie w nas działało, żeby to Słowo było źródłem naszego myślenia, naszych słów, naszych czynów. I to jest oczywiste, ale myślę, że wszyscy dobrze wiecie, jak niejednokrotnie trudno jest, czytając Biblię, tak po prostu to odnieść do naszego życia. Czasami czytamy i widzimy te historie, widzimy te przeżycia, widzimy tą naukę, ale jakoś tak nie zawsze umiemy to przełożyć na nasze życie. A biada nam, jeśli nie staramy się tego zrobić. Naprawdę, to jest zmarnowany czas. Jeśli ja nie jestem w stanie przejrzeć się w tym Słowie, jeśli ono nie jest tym lustrem, w którym siebie oglądam i widzę siebie, widzę swoje życie, ale jest to po prostu jedna z wielu książek, którą czytam, może najlepsza książka, którą czytam i z której mogę tak wiele się nauczyć, ale jest to tylko teoria, którą gromadzę w swojej głowie, czy gdziekolwiek ta wiedza przebywa, to jest to mała korzyść. Zauważcie, że ci ludzie, którzy przychodzili do Pana Jezusa z tymi pytaniami, to byli ludzie, którzy dużo czytali Biblię, którą posiadali wtedy. To nie byli ludzie, którzy, wiecie, wyszli z buszu, nie wiedzieli, czego Bóg od nich oczekuje, nie znali Bożego Słowa i po prostu przyszli, że Pan Jezus im powiedział. To byli ludzie, którzy czytali, to często właśnie do tych faryzeuszy, tych najbardziej zaczytanych, Pan Jezus mówi: jak czytasz? Jak czytasz? Że tego nie wiesz, że tego nie widzisz, że przecież to jest napisane, to przecież tam jest, gdybyś tylko czytał z sercem otwartym, to byś to wiedział. I mówię to wszystko jako wprowadzenie do naszego dzisiejszego rozważania z Księgi Rut, w którym poświęciliśmy już trochę czasu na rozważenie tych historii, tych wydarzeń, które są tutaj opisane, tych przeżyć tych ludzi i wyciągnęliśmy różnego rodzaju praktyczne wnioski z tej księgi. Natomiast ostatnią niedzielę i dzisiaj jeszcze staramy się jak gdyby troszeczkę inaczej popatrzeć na tą księgę i zobaczyć tutaj pewne obrazy pewnych prawd, które gdzie indziej w Słowie Bożym nie w obrazowy, ale w bezpośredni sposób są powiedziane.
I myślę, że kiedy czytamy Biblię, to jak gdyby każdy z nas powinien czytać ją, czy powinniśmy starać się czytać, żeby jak gdyby skorzystać przynajmniej z tych trzech warstw, które są w Słowie Bożym. Abyśmy zaznajomili się z faktami, tak, jeśli możemy, sięgnęli do słownika i sprawdzili znaczenia imion, znaczenia nazw miejsc i zlokalizowali te miejsca, o których jest mowa na mapie, skorzystali z tych takich rzeczy, które pozwolą nam zrozumieć, o co tutaj chodzi, zrozumieć treść, połączyć ze sobą słowa w zdania i te zdania w całość. To jest potrzebne, od tego zaczynamy, to jest podstawa, przez którą jest to w stanie dotrzeć gdziekolwiek w nasze serce. Jakbyśmy czytali w jakimś innym języku, to chociaż jest to święta Biblia, to możemy ją czytać i czytać i niewiele z tego będzie dla nas pożytku. Jeśli jakikolwiek. Poza tym, że poćwiczymy nasz język, próbując przeczytać, co tam jest napisane. A więc to jest ten pierwszy poziom. Musimy przez to przejść. Zrozumieć, o co chodzi. Zrozumieć treść. I dalej zobaczyć, jakie z tego płyną lekcje. Jakie są ogólne lekcje dla wszystkich. Ale po trzecie, musimy jak gdyby zobaczyć właśnie teraz, czy tutaj być może są jakieś jeszcze dalsze, głębsze prawdy. I tak jak ostatnio powiedziałem, tu należy zachować wielką ostrożność, aby nie posunąć się do jakichś dziwacznych interpretacji, które nie mają uzasadnienia w pozostałej części Słowa Bożego. Aby nie przykleić do Słowa Bożego jakichś rzeczy, które chcielibyśmy tam zobaczyć, czy które ktoś może nam powiedział, że tam są. Przed tym się musimy strzec, a więc należy to czynić z rozwagą. Niemniej jednak jest to Słowo Boże, które nie jest taką księgą, którą raz przeczytamy i po prostu już wszystko wiemy. Ale jest tutaj cała masa ukrytych rzeczy, które przychodzą do nas, kiedy nad nimi rozmyślamy, kiedy je rozważamy, kiedy przeżuwamy niejako to Słowo, wracając do Niego myślami ponownie i ponownie i ponownie. I wtedy pewne rzeczy nagle nam się zostają nam objawione, których wcześniej nie widzieliśmy, o których wcześniej nie myśleliśmy. I to jest piękny moment. O, jak to jest słodko, jak Bóg otwiera przed nami swe słowo. Jak ta prawda oświeca nasze serca i widzimy, co Bóg chciał powiedzieć, albo też widzimy, jak to teraz w moim życiu, teraz, co ja mam z tym zrobić. Jak to dobrze, kiedy przychodzą jakieś decyzje, przychodzą jakieś sytuacje i wtedy przecież Biblia mówi w ten sposób. Przecież ta historia, to wydarzenie, te słowa, to jest to. To ja wiem, co mam zrobić, bo Bóg tak mówi. A cała masa naszych decyzji nawet nie w takim procesie się odbywa. Ale po prostu jeśli myślimy nad tym słowem, jeśli je rozważamy, to nasze serca już są ukształtowane. To nasze sumienie już jest uwrażliwione. To już my jesteśmy przemienieni przez to Słowo i niejako bezwiednie podejmujemy decyzje oparte na Słowie Bożym, jeśli ono w nas mieszka. Jeśli o nim rozmyślamy, gdy wstajemy i gdy kładziemy się. Jeśli ono rzeczywiście towarzyszy nam, to wtedy ono też przenika nasze życie i jest on tym źródłem wszelkiego naszego postępowania. I o to Bogu chodzi. Ostatnio wróciliśmy do początku tej księgi i przyglądaliśmy się temu obrazowi Elimelecha, którego imię znaczy Mój Bóg jest Królem. Mój Bóg jest Królem, który sobie wziął Noemi za żonę, której imię znaczy przyjemność, rozkosz. I widzimy, że kiedy człowiek próbuje służyć Bogu jako królowi i szukać rozkoszy i przyjemności i te dwie rzeczy próbuje pogodzić w swoim życiu, to okazuje się, że rezultatem takiego związku jest śmierć. Najpierw
jakieś choróbska duchowe, najpierw jakaś słabość, jakaś brak użyteczności, tak jak ci synowie Macha.